Język niemiecki od poziomu B1. Lekcja czwarta. Ausbildung und Erziehung. Das Wort Ausbildung bedeutet auf Polnisch wykształcenie. Und Erziehung bedeutet auf Polnisch wychowanie. Kreativ denken. Myśleć kreatywnie. Kreativ denken. Kinder sollen offen für neue Ideen sein. Sie sollen auch kreativ denken. Dzieci powinny być otwarte na nowe pomysły. One powinny również myśleć kreatywnie. Das Gedächtnis entwickeln, rozwijać pamięć. Das Gedächtnis entwickeln. Fremdsprachen lernen sowie verschiedene Denkspiele entwickeln das Gedächtnis des Kindes. Nauka języków obcych, jak również różne gry pamięciowe, rozwijają pamięć dziecka. Die Bewegungskoordination und der Gleichgewichtssinn. Koordynacja ruchowa oraz zmysł równowagi. Reiten entwickelt auch den Gleichgewichtssinn und die Bewegungskoordination. Jazda konna rozwija zmysł równowagi, jak również koordynację ruchową. Stress und Anspannung lösen. Niwelować, rozwiązywać. Łagodzić, stres i napięcie. Lösen hat verschiedene Bedeutungen. Emotionen ohne Aggression ausdrücken. Wyrażać emocje bez agresji. Kampfsport hilft dafür, Stress und Anspannung zu lösen, sowie Emotionen ohne Aggression ausdrücken. Sport walki pomaga niwelować, łagodzić stres i napięcie, jak również wyrażać emocje bez agresji. Selbstdisziplin und Konsequenz in der Handlung. Samodyscyplina i konsekwencja w działaniu. Selbstdisziplin und Konsequenz in der Handlung. Sport treiben beeinflusst positiv die Entwicklung der Kinder in späteren Lebensphasen. Sie lernen dabei Selbstdisziplin und Konsequenz in der Handlung. Uprawianie sportu wpływa pozytywnie na rozwój dzieci w późniejszych fazach, etapach życia. One uczą się przy tym samodyscypliny i konsekwencji w działaniu. Die Eltern sollen in ihr Kind investieren. Rodzice powinni inwestować w swoje dziecko. Das Immunsystem wird beim Schwimmen, Skifahren und Tanzen gestärkt. System immunologiczny zostaje silniejszy, staje się silniejszy przy pływaniu, podczas pływania, jazdy na nartach i tańcu. Körperliche Aktivität der Kinder sorgt für Wohlbefinden und Lebensfreude. Aktywność fizyczna dzieci troszczy się o dobre samopoczucie i radość z życia. Hast du als Kind einen außerschulischen Unterricht besucht? Und welchen? Antworten Sie bitte auf diese Frage.